Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj będę Was uczył, jak się pozycjonować versus Hextech. Hextech to jest nowa klasa, która wyszła niedawno, w ostatnim patchu 9.16, jest problematyczna dla wielu graczy, bo wyłącza ona itemki na 8 sekund. Tak więc musicie wiedzieć, jak pozycjonować swoją kompozycję, żeby zmniejszyć działanie Hextech. Tak więc zaczynajmy. Pierwsza kompozycja, którą sobie zrobimy, są to Noble, bo jest to kompozycja z tieru pierwszego, tak więc trzeba się nią zająć i omówić najmocniejszą kompozycję, żebyście wiedzieli, co grać w tym patchu oraz jak to ustawić. W Noblach mamy Leone, Kayle, którą dosyć późno dostajemy, ale jest ona niezbędna do tej kompozycji, Fiora, Vayne oraz, kto jest jeszcze szóstym Noblem? Garena już mamy, Lucian. Lucian, tak powinna wyglądać kompozycja Nobli, ale przez to, że dostajemy ją aż na siódmym poziomie, możemy zdobyć Kayle, to powinniśmy tutaj dodać jeszcze Jinx, najlepiej na drugim poziomie, pod Gunslingerów. Wtedy mamy 6 Nobli, 2 Knightów oraz bardzo fajnie ustawioną Jinx pod Gunslingerów, przez to, że korzysta ona z buffa Luciana. Tak będzie to lepiej widać. I jak powinniście ustawić sobie taką kompozycję, jak już dotrwacie do tych 6 Nobli wraz z Kayle. Takie pozycjonowanie nie jest złe. Dajecie sobie postacie w taki sposób. Jeżeli dotrwacie do 8 poziomu i możecie sobie dodać na przykład może kolejnego Ragera, może nawet Yasuo jako takiego pojedynczego carry, żeby on tylko sobie tam stał i zadawał swoje obrażenia, nie łącząc się z resztą, tylko dostawać buff od Nobli, to tak możecie ustawić swoją kompozycję. Każdy kratkę wokół siebie ma wolną, wtedy możecie dać jakiekolwiek itemy na Kayle oraz na Jinx i któregokolwiek carry by wam Hextech nie wyłączył, no to ten drugi zawsze będzie aktywny i bez problemu powinien zrobić wystarczającą ilość damage'u, żeby przetrwać tą synergię od Hextech'ów. Jeżeli taką kompozycję uda wam się złożyć, to jest to praktycznie gwarantowana wygrana. Dlaczego tak powinny stać nasze postacie w tym patchu, aniżeli inaczej w ostatnich patchach? Dlatego, że jeżeli ustawicie swoje postacie w ten sposób i spróbujecie zagrać, przypuśćmy, Guardianów zamiast Yasuo i macie tak rozdane itemki, albo przypuśćmy jeszcze Warmoga na Braumie i w ten sposób sobie ustawicie postacie, no to jeden Hextech, który trafi w Jinx, wyłączy wam 5 itemów na wszystkich waszych postaciach. Będą one prawie bezużyteczne, dlatego nigdy nie stawiajcie w tym patchu 3 postaci z itemami obok siebie. Jeżeli już chcecie zagrać w rogu z Guardianami, to rozstawcie swoje postacie mniej więcej w taki sposób, żeby nie mogli oni wyłączyć wszystkich waszych itemów naraz. W taki sposób powinny one być ustawione, wtedy gdziekolwiek by ten Hextech nie trafił, to nie wyłączy on wszystkich waszych itemów, ale najbardziej polecanym ustawieniem byłoby właśnie ustawienie takie, żeby każdy stał sobie w pojedynczym miejscu i robił robotę na Noblach, a oni mogą stać akurat osobno. Teraz przejdźmy do kolejnej kompozycji, która w tej mecie jest bardzo dobra. Nauczyłem się jej od gracza, który jest aktualnie rank 1 na EU Weście i gra on bardzo często tą kompozycję, można powiedzieć, że ją forsuje z gry na grę. Jest to kompozycja, która była aktywna w ostatnim patchu, tylko zostały nadane troszkę zmiany do brawlerów, czyli wrzucamy Vi jako naszego czwartego brawlera, a naszymi carry są Kha'Zix pod Voida, tutaj potrzebujemy jeszcze Rek'Saya zamiast Blitzcranka, wtedy mamy już 3 Voidów, 4 brawlerów, dodajemy sobie jeszcze 2 carry, tutaj może być Zed, Rengar jest naszym głównym carry, na nim chcemy grać Rapida, na nim chcemy grać Guardiana Angela oraz Blood Tistera. To jest nasz główny carry, na nim chcemy pakować nasze itemki. On będzie nam robił największy damage w tej kompozycji. To jest kompozycja na 7 postaci, ale jeżeli wbijecie 8 level, no to najlepszym dodatkiem w takiej kompozycji będzie Jinx na drugim poziomie, która wam da Hextech'ów. Zawsze powinniście mieć 2 Hextech'ów w kompozycji w late game'ie. Ludzie, tak jak właśnie w tej kompozycji, powinni stakować 3 itemy na jednej postaci, a Hextech'i wyłączą te itemy. Jeżeli itemy zostaną wyłączone z Rengara, to on się staje blisko bezużytecznego. Jeżeli brakuje wam CC-ków na jakąś kompozycję, to możecie na drugim levelu włożyć Pajka zamiast Zeda, a jeżeli brakuje wam trochę damage'u,
to Akali na drugim poziomie zamiast Pajka. Ta kompozycja jest całkiem elastyczna, tak więc tych asasynów możecie zmieniać. Oprócz właśnie Kha'Zixa, bo stracicie Voida, a jest on potrzebny Cho'Gathowi, żeby zadać duży damage. Na Cho'Gatha możecie dać jeszcze Morello. Możecie dać mu nawet Demona, żeby on się szybciej ładował. Możecie mu dać Sorca. Możecie mu dać Warmoga. Naprawdę wiele itemków przyjmie i zrobi z nich użytek. Vi jest teraz bardzo silnym brawlerem. Jej umiejętność naprawdę zadaje duże obrażenia. Jeżeli gracie Sorców, co pokażę za chwilę, to ona zadaje naprawdę duże obrażenia. To jest kolejna kompozycja, która jest grana w tej mecie. I tak powinniście ją pozycjonować. Jeżeli macie jeszcze itemki na Akali, na przykład itemkę, którą się składa z dwóch łezek, czyli Serafa, to powinniście zamienić Rengara, żeby oni stali właśnie osobno co kratkę, żeby Hextech was nie załatwił na raz, można powiedzieć. I to są wszystkie synergie, które dostaniecie z tą kompozycją. Całkiem dużo, z czego Voidy oraz Blurrerzy są na srebrze i na złocie. I ostatnią kompozycję, którą wam dzisiaj pokażę, są to Voidy, Brawlery oraz Sorcerery. Czyli podobna kompozycja do tej, którą wam wcześniej pokazałem, tylko że gramy Sorców zamiast Asasynów jako nasze główne carry. Kassadin kluczowy w tej kompozycji, musicie go mieć. Do tego Cho'Gath jako Brawler oraz Rexa, już macie Voidów, już macie Brawlerów. I ta kompozycja jest naprawdę elastyczna. Tutaj możecie wrzucić jakichkolwiek Sorców. Twisted Fate jest często grany, Ahri jest często grana, wcześniej ich można dostać na drugi poziom. Zamiast Cho'Gatha na początku lub obok Cho'Gatha jako trzeciego Brawlera, czwartego Brawlera możecie tu rzucić Warwicka, żeby z Ahri miała dzikich. W późniejszych etapach gry możemy tu rzucić Blitzcranka, możemy tu rzucić Vi, bo działają oni bardzo fajnie z Sorcererami, gdyż mają mocne umiejętności i korzystając z buffa Sorcererów do 40, dodając sobie 40% umiejętności, ten damage jest naprawdę kosmiczny, szczególnie na Vi, która przelatując przez wszystkich zadaje każdemu po 500 obrażeń. Już widziałem na highlightach, gdzie ludzie dają na nią Rabadona i ona zadaje naprawdę kosmiczny damage, po 800 damage'u nawet w każdego, jak przelatuje przez nich. Tak więc Vi zawsze tutaj trzymajcie, jeżeli nie macie, no to Blitzcrank też fajnie zadziała. Co powinniście zrobić z tą kompozycją na 8 poziomie? Tak jak wcześniej, możecie dodać Jinx, możecie dodać też Jayce'a, on ma bardzo fajną umiejętność. To odrzucanie jest całkiem mocne i nie tak źle bije, tak więc skaluje się z Sorcami. Jayce'a możecie tutaj dodać po Hexteków głównie, żeby z Vi korzystali sobie z Hexteków i tak jak wcześniej wspominałem o tym wyłączeniu itemów, bardzo mocne w late game'ie na 8 postać zawsze możecie dodawać i Ahri oraz Twisteda powoli wymieniać na mocniejsze czempiony. Kartusa na poziomie pierwszym już bym nie dodawał, ale Aureliona na drugim poziomie jak najbardziej. Oraz Lulu, żeby wspierała aż frontlane, ale jeżeli nie macie takiej opcji, no to Kartusa na drugim poziomie najlepiej by tutaj było. A jak wam naprawdę brakuje damage'u, no to Vegar jest mocną opcją. Lub zrobić z Cho'Gatha Sorcerera, on z True Damage'em z Voida będzie naprawdę dużo bił. A jeżeli nie macie takich opcji, to ja bym zostawił jednak Twisted Fate'a. Jak powinniście się ustawić? Bardzo fajnie byłoby się tak ustawić, lub tak. Wtedy wasze postaci nie zostaną zaatakowane przez Hexteka. Co najlepiej wrzucić na Aureliona? Rapid Fire Cannon na nim niesamowicie fajnie działa. Może on sobie nabijać manę z końca planszy i użyć umiejętności. Seraph na nim fajnie działa, Spear of Sojourn na nim fajnie działa, Rabadon, Morello też fajnie działa, tak więc co macie, wrzućcie na niego, żeby go wzmocnić. Jest to wasz główny carry. Oprócz tego na Cho'Gatha możecie wrzucić Morello, możecie wrzucić Kia, żeby on użył swojej umiejętności. Rabadona jak macie, możecie na Vi wrzucić. Static Shiva tak samo, na Twisteda możecie wrzucić Static Shivy. Na Warwicka nic bym nie dawał, na Kassadina tak samo, na Rek'Sai'a również. Jayce jest tylko na 8 poziomie, żeby wypełnić Hexteków, tak więc na niego też nie dawajcie itemów. O czym musicie pamiętać w tej kompozycji, że Aurelion Sol zawsze bije w najdalszą postać. Tak więc jeżeli wyskautujecie, że wasi przeciwnicy nie grają Blitzcranka lub nie grają Asasynów, to dawajcie go wróg po przeciwnej stronie waszego przeciwnika. Wtedy on będzie atakował w najdalszą postać wrogu i w międzyczasie atakował też wszystkie postaci na jego drodze. Zmaksymalizuje to jego damage, tak więc zawsze o tym pamiętajcie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Pamiętajcie, jeżeli gracie versus Hextech, to musicie zawsze trzymać jedną kratkę odstępu między waszymi postaciami z itemami. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Brakuje mi też tylko 30 subskrypcji, żeby wbić 500 i zrobić wam giveaway'a, tak więc naciskajcie przycisk subskrybuj z dzwoneczkiem. Ja wam rozdam chyba 2000 RP-ków, tak więc czekajcie. Możliwe, że jutro, możliwe, że pojutrze pojawi się ten giveaway. Subskrybujcie, śledźcie ten kanał, a dostaniecie coś w zamian.
Ja się z wami żegnam i do usłyszenia.